środowy wieczór, a ja wyjechałem z nadzieją, że zarobię coś dzisiaj naglowo. Bloki zaklepywałem na raty. Pierw wziąłem jeden blok godzinny, potem kolejny, później jeszcze kolejny. Zameldowałem się i od razu mam maka odbioru. Na mapce widzę, że kursik króciutki. Nie wiem, czy nawet 10 zł za to będzie. To nawet są dwa odbiory. Wow. Podwójne zamówienie, czyli chyba kwota musi urosnąć, nie może być 10 zł. A to jest tutaj. Dobra, myślałem, że ta kolejna będzie za rogiem. Płatność gotówkowa, więc muszę przygotować resztę. 38,48. To za dużo, nie? Napój. Dzisiejszy wieczór powinien być lepszy naglowo niż na innych apkach, bo miałem włączonego dzisiaj Ubera, Bolta i co tam jeszcze mam? Bolta i nic nie wpadało, a tu tylko blok się zaczął naglowo i od razu mamy zamówienie podwójne na dzień dobry. Hello. Dzień dobry, Glovo. Proszę bardzo. No, co jest z tym wyjściem? Przecież jadłem obiad, powinienem mieć siłę. Za niecałe 14 zł glovorefund.pl. Wow, czyli jakiś dodatek został, pewnie zgrzewki wody do odebrania z Biedronki. Chciałem się wracać, a zapomniałem, że już tutaj jest ulica otwarta. Mogę pojechać normalnie jak cywilizowany dostawca ulicą Pomorską. Mam glovorefund, nie wiem czy to takie jest. Pomocy. A on zabrał wszystko. Bo mu napisali, że mu nie dadzą pomocy, a teraz mu dali pomoc. No, dzięki. A tu w notatce pod zamówieniem jest napisane, że jest kurier drugi z czterech. Czyli co, czterech kurierów? Piszę do Glovo, zobaczymy, czy mi coś zapłacą. Opisałem sytuację i teraz pani Karolina dzwoni do Biedronki. Wyjaśni, czy to, co ja mówię, to jest prawda, czy fałsz. Dostałem 5,74 za ten podjazd, a teraz mam kolejne za 13,13. Jedziemy do pizzerii San Giovanni. Nie lubię tej pizzy, mówię z góry. Raz zamówiłem i więcej nie będę zamawiał. Jestem ciekaw waszego gustu, czy ta pizzeria podchodzi wam, bo to jest jakaś sieciówka nowa. Nie wiem, we Wrocławiu jest na pewno nowa. Patrz, jaki kład. Takim czymś rozwozić żarcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Glovo 115. Jeszcze nie zaczęliśmy, to będzie gotowe za jakieś 15 minut. What? Mówię prawdę, bo tak się zdenerwował. To jak coś, to może wrócę. Dobra, dzięki. Ja mam pomysł, widzowie. Nie będziemy czasu marnować, tylko skoczymy na lody. Za rogiem powinien być mały lokalik. Ja jakoś jedną kuleczkę, może dwie, sobie zasponsoruję. Mam nadzieję, że pizzeria zaznaczy w apce, że zamówienie gotowe. I nie będzie tak, że ja przyjdę za 15 minut, a tam pizza już będzie od 12 minut czekać. Chyba tu nie ma lodziarni. Tu są niemieckie jakieś hot dogi. Te wursty. Wracam do lokalu, bo w apce jest zaznaczone, że gotowe. Muszę się upewnić, czy jest, czy nie ma. Dzięki. Szybko zrobiło się ciemno. Kurde, co ten koleś, ślepy jest czy jaki? Podejrzałem pineskę na mapce i powiem wam, że klientka wyznaczyła pineskę w złym miejscu. I to nie jest tam jakaś różnica 5 metrów, 10, 20, tylko chyba kilkuset. Nie wiem, co zrobić w tej sytuacji. Mam pisać do Glovo, bo nie mogę pojechać pod nowy adres i tam zakończyć dostawę, bo wtedy musiałbym się wrócić i tam kliknąć. Później jeszcze klient może zgłosić, że nie dostał jedzenia. Także klient tą sytuację może różnie rozegrać na moją niekorzyść, więc ja wolę zgłosić to do Glovo. Jak wiecie, w jaki najlepszy sposób to zrobić, to napiszcie. Ja cały czas poznaję Glovo, bardzo mało na tej apce jeżdżę. Ostatnio coraz więcej, ale wciąż to jest promil z moich dostaw wszystkich. No i tutaj niby dojechałem na miejsce. Po prawej stronie powinna być klatka klienta. Zaraz zjadę tutaj, zobaczymy. Ale według mojej wiedzy 99% to jest zła lokalizacja. Tak jak mówiłem, tu jest 123. Klient podał 100 i teraz się zacznie. Dobra, dzwonię do klienta, wyjaśniam, a potem piszę do Glovo. Zgłosiłem nieobecność klienta w punkcie odbioru. Dzwoniłem do klienta, nie odbiera telefonu, także licznik uruchomiony i zobaczymy, czyli to będzie trwało dłużej niż ja bym tam podjechał. Dobry, po jakie zamówienie? Po tą pizzę, co pan powiedział. Nie, ja przyjechałem w miejsce pineskie. Ma pan napisane jednostki tak, ale... 100.
Dokładnie, my a gdzie, dostarczamy. A co pan tu ma napisane? No tak, ale jest pineska tutaj. No, ale pineska... To jest tak samo ale, jak, proszę no, pana, wezwanie taksówki. Ale jest pan kurierem czy nie? Kiedy nie czekało zamówienie. Proszę. No chyba pan też widzi. No i za tą dostawę będę miał łapkę w dół. To jest 100%. Ale może klient się nauczy, żeby przypilnować pineskę. Ogólnie straciłem 15 minut. Nawet nie powiedziałem klientowi, że to zamówienie już mogłem anulować dawno, bo już wyświetlała się taka informacja, że mogłem jechać dalej. Ale bałem się, że głową mnie obciąży za te pizze, a ja tych pizz nie chcę jeść. Wolałbym je wyrzucić niż zjeść. Ale ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Przecież nie będę robił kilometra za darmo, bo klient wyznaczył pineskę w złym miejscu. Bo musiałbym pół kilometra pojechać do pineski, potem zawrócić, zatwierdzić, że dostarczyłem. Ja się w takie bajeczki nie bawię już. I pizzeria Spazio przed nami. Dziękuję. No lecisz. 4 km 100, 10 minut i jedziemy na ulicę daleką. Glowona zwywala na północ. Ale ja chyba byłem u tego klienta. To jest chyba klient, któremu wiozłem testy na COVID-a, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno ta sama klatka. Może już wyzdrowiał. No, ten sam. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Ja to mam pamięć, niezłą. Co tu mamy? Zobaczcie, gdzie mnie Google Maps poniosło. Jakąś taką drogą. Tutaj normalnie nie ma żadnego oświetlenia. Kurde, Glovo mi tutaj pisze, że wszystko u mnie w porządku. No jest w porządku, no jadę drogą jakąś taką dziwną. Zamiast normalnie pojechać, to ja posłuchałem się Google Maps. Ale ruch. Co tu się stało? A wiem, przejazd kolejowy był zamknięty. Tylko dlaczego się otworzyło, jak ja wyjechałem? Pędzę szybko do Maka, żeby mnie tylko z bloku nie wywaliło. Bo te powiadomienia od Glovo z pytaniem, czy wszystko u mnie okej, są takie już niebezpieczne. Niby się pytają, a już tam ktoś siedzi i chce wcisnąć anulację. Dzisiaj trafiłem tutaj bez problemu, bo już byłem niedawno. Widzicie, podróże kształcą. Dobry wieczór, Glovo LB. Tu macie zwykłe napoje. Nie mam dzisiaj worka plastikowego na napoje od Maka, tylko żeby mi się nie wylało. Ze SkyTowera ostatnio odebierałem, wczoraj, i wylało się trzeci raz już. Oni tam ewidentnie nie potrafią pakować. No i ponownie musimy objechać tutaj centrum. Jedziemy na Psie Pole. Mówię ponownie, bo kilka odcinków temu na Glovo właśnie miałem podobny kursik. Także rozłączam się na chwilę, muszę się skupić na drodze, bo tutaj nie ma przelewek. I widzimy się już pod adresem klienta. Dobry wieczór, napój. Miłego wieczoru, do widzenia. Nie pamiętam, o której zacząłem, ale mam już na liczniku 68 zł. To była 19.50. To jakieś 2 godzinki, czyli 34 na godzinę. No to nawet nieźle, jak na te 15-minutowe czekanie tam z pizzami. Tylko co z tego, skoro jesteśmy na takim wygwizdowie. Teraz odpalę Google Maps, wam pokażę. To są Wilczyce, Kiełczów, a Wrocław jest tutaj. 8,5 km. Przyjechałem jakieś 7 km. Nie ma żadnego zamówienia. Blok mi się kończy za 37 minut. Można jeszcze jeden blok wziąć. I chyba to półgodzinny blok jest. No ale czy jest sens, skoro nic nie wpada teraz? Żeby taka kiepsizna była o tej godzinie? Dziwne. Dobra, jedziemy dalej prosto, zobaczymy. Tak czy siak muszę być aktywny do końca bloku. Ej, tak pomyślałem sobie, że przecież możliwe, że dostałem jakiegoś shadowbana. Klient napisał skargę odnośnie tych pizz i Glovo wzięło jego stronę. No i teraz tylko bloki się zakończą. Wyloguję się. I potem banik. No, w końcu. Dobra, przyspieszę trochę, bo chcę zdążyć ze światłem. Kurde, w prawo mogłem skręcić, ale failik mały. Dobra, nieważne. Patrzę szczegóły zamówienia i to jest przemałe zamówienie. 2 kilo bananów, 8 razy popcorn,
dwa razy nimki, żelki i jedna torba plastikowa. Biedronka po lewej. Dzisiaj wjeżdżamy z drugiej strony. Czyli jednak ta droga była lepsza niż tamta, co chciałem jechać w prawo wcześniej. Może i mało zamówienie, ale lekko ciężkie. A jedziemy na plac muzealny. 2 kilometry. Została minuta do klienta, a za 10 minut zamyka się mój blog. Także jeszcze jedno mi wpadnie, jeśli coś w ogóle wisi tam uglowo do zrobienia. O, winda jest. Miło. Skorzystamy, bo ciężko mi trochę. Dobry wieczór. Tam coś jeszcze pospadało chwilkę. Proszę bardzo. Podwójne spasibusa, spoko. I wszystko w obrębie centrum. Elegancko. Szczęśliwie dojechaliśmy. Zamówienia chyba już gotowe. Mam dwa Glovo, wiesz? 962 i 279. To ja mam już jedno, ale na drugi trzeba jeszcze poczekać. Dobra, poczekam, nie mam wyjścia. Kilka chwil później. Proszę. Dzięki. Trochę się naczekałem, ale ważne, że już mam dwie paczuszki w plecaku. Jedziemy. Chyba znów dałem się zrobić w bambuko. Chyba nie ta strona. Kocik mamy, no to klikamy. Wolę piętro pierwsze niż jechać windą na czwarte. Mógłby pan zostawić pod drzwiami, bo jeszcze szukam kluczy. Dobrze, zostawiam, nie ma problemu. Super, dzięki. Jedziemy na Manganową, kilka kilometrów. Dokładnie 2 km 400 i to jest nasze ostatnie zamówienie, jest za 15-11, a bloki mamy do 10:30, także jesteśmy już 15 minut po czasie, robimy za darmo i zobaczymy, czy Glovo wybroniło się z godzinówką, czy będzie 25 na godzinę. Szybko patrzę, czy trzeba płacić, to znaczy klient ma nie płacić, nie ma płacić. Ja już jestem naprawdę zakręcony o tej godzinie. Miłego wieczoru. Jeździłem równe 3 godziny, zrobiłem 8 zamówień, plus 9 było anulowane, 103 zł, na godzinę wyszło 34 zł. Nie jest źle, biorąc pod uwagę, że tak długo czekałem dzisiaj w wielu miejscach, plus na klienta, także godzinówka mogła być spokojnie 4 dychy, jakby wszystko się ułożyło. Widzimy się w kolejnym odcinku, nara.